Proszę Państwa, otwieram sesję Rady Gminy Zmiry. Witam radnych, witam Wójta Gminy Zmiry, Pana Peroka, witam zastępcę Pana Radnego Bracika, witam Państwa serdecznie. Przystępujemy do porządku obrad. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Panie Wójcie, Panie i Panowie Wójcie, w związku z tą dzisiejszą sesją nadzwyczajną jeszcze potrzebne są wprowadzenie dwóch uchwał. Jedną, jak się mówi Państwo, w materiałach budżetowych zmiana dotycząca przekazania dotacji na rzecz radnych Gruszowica w związku z uzyskaniem dotacji publicznej Małopolskiej na zakup samochodu podatniczego. No, zmiana uchwały budżetowej oczywiście jest, natomiast nie ma materiały Państwo dostaliście, ale nie ma w porządku zmiana wieloletniej prognozy finansowej i jeszcze uchwała właściwa o przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu podatniczego dla Radnych Gruszowice w kwocie 110 tysięcy, dlatego że my mamy jako refundacja, więc musimy dać swoje pieniądze, ale dopiero na zasadzie refundacji. Także tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, inne propozycje? Kto jest za wprowadzenie do porządku obrad godziny, które żartuje za to pozwa? Uchwały odnośnie, przepraszam bardzo, uchwały dla tym pisze, tak? Tak. Uchwały odnośnie dotacji dla Gminy. Wszyscy mają tę uchwałę? Nie. Pan sekretarz, proszę. Wszyscy mają tę uchwałę? Nie, nie, nie. Dopiero musimy skserować, bo no, czy zostanie wprowadzone. Przekładajcie tę uchwałę, proszę o 15 minut przerwy, bo ja... Szanowni Państwo, ja jestem aktualnie na zwolnieniu, w związku z powyższym musicie mi Państwo zobaczyć, ale tutaj jestem tym, oczywiście zmianą budżetową tak, natomiast nie jestem pewny co do formalnych spraw, czy tutaj jest to wszystko dobrze zrozumiane, ze względu na to, że o ile ja sobie przypominam, to wnioskodawcą o zakup samochodu była gmina. Więc muszę wyjaśnić tą sytuację, dlaczego przekazujemy ochotnicze straży prawnej dotacje, dobrze? No, dlatego tutaj mam wątpliwości co do poprawności uchwały tej uchwały. To ja wystąpię do Państwa w każdym razie o to, aby tą zdjąć z porządku, natomiast chodzi mi o to, żebym to wyjaśnił, bo nie jestem w stanie dla Państwa udzielić informacji, ani chcę wprowadzać Państwa w błąd. No to czemu nie w ogóle nie wprowadzamy? Ale poczekajmy. Nie, nie, nie. Jeżeli by działało, to wprowadzamy wtedy w trakcie. Tak, tak. Proszę Państwa, w tej chwili proponuję porządek, to jest zaprzęcie porządku obrad, wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej. Przystępuj? Tak, za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Mówię o uchwale prognozy wieloletniej prognozy finansowej. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? A ty Barbara? Za przyjęciem. Za przyjęciem. Za przyjęciem. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem w całości porządku obrad dzisiejszej sesji? Przystępujemy do głosowania. Apsie Barbara, Aksamidia, Buczak Józef. Za przyjęciem. Józef. Za przyjęciem. Za przyjęciem. Jagielski Roman za. Garny Mikołaj. Małecka Grażyna. Za. Piekarz Maria. Za. Romańska Maria. Za. Rzucizu Monika. Tak, na mapę. Za. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzisiejsza sesja związana jest przede wszystkim z tym, że dotyka nas wszystkich flaga
Wójcka, Burmistrza, no i Burmistrza, powiatu Mowieńskiego, Gdyńskiego, województwa świętokrzyskiego, jeśli chodzi o pożary, znaczy pożary to może nie, szanowni Państwo, o całą sytuację, która zaistniała, masę niedomówień i jakichś dziwnych insynuacji pod naszym adresem się skumulowało. My już 10 czerwca, szanowni Państwo, wysłali stanowisko, znaczy o zajęcie stanowiska swojego odpomarzania na terenie gminy, a do prezesa koła przydarzy w gminie. Na drugi dzień mieliśmy odpowiedź oczywiście nieprecyzyjną, ale taką formalną zgodę, ale jednak z uwagi na ochronę dzikich przewik, rodzin pszczelich wnioskujemy o reakcję, to była przeprowadzona jak najszybciej, by zdążyć przed gminie Lidzy. Ponadto prosimy, aby odpomarzenie przeprowadzone było w obrocie pszczół w godzinach wieczornych w okresie największej aktywności komarów. My szybko po tej odpowiedzi kontaktowaliśmy się oczywiście wcześniej z prezydentem Mielec, bo oni 10 roku również wykonywali nam tutaj odkomarzanie. No i oni byli gotowi w każdym razie podjąć to działanie jeszcze w ubiegłym tygodniu, ale myśmy też pewnie tą sesję szybciej zwołali. Natomiast w środę nastąpiła, jak to się mówi, załamanie tej całej historii ze względu na to, że prezydent Mielec poinformował nas, że oni są wszyscy gotowi do akcji, natomiast dostali informację z Ministerstwa Ochrony Środowiska, że niestety środek, który pryskany był w 2010 roku, nie ma dopuszczenia do obrotów w sytuacji pryskania z powietrza, zwłaszcza samolotu. Dlatego też poprosili nas, abyśmy wpłynęli na wojewodów, nie tylko gminę Trwinia, ale innych samorządów, żeby za pośrednictwem wojewodów czy bezpośrednio do tych instytucji, które wprowadzają do obrotu te środki, żeby w jakiś sposób wpłynąć, aby chociaż czasowo wprowadzić do obrotu ten środek z zgodą na pryskanie. Natomiast myśmy oczywiście też weryfikowali to w innych kanałach i wojewódzkiego lekarza weterynarii i w sanepidzie, czy to jest prawdą, no bo i okazuje się, szanowni Państwo, że aktualnie w Europie dopuszczone są 4 środki, w tym w Polsce nie jest dopuszczony żaden. Myśmy oczywiście wystąpili zaraz, jak tą informację, że nie otrzymali do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych, to jest wystąpienie 12 czerwca, aby Urząd Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o możliwości użycia produktu na nazwie Kotrin do wywalczania na terenie gminy plagi komarów z powietrza z użyciem specjalistycznego centrum lotniczego. Będziemy wdzięczni ewentualne zarekomendowanie także innego skutecznego i danego środka możliwego do użycia z powyższej, więc jak to się mówi, zamyka, ale to możliwe prosimy o udzielenie informacji, w tej gminie jednak potrzebne jest zadane z gminą pszczelą udzielenia pomocy mieszkańcom gminy. Również wysłaliśmy pismo do wojewody, aby to samo Urząd Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie innych działań mających na celu dopuszczenie do stosowania produktu biobójczego umożliwiającego zwalczanie plagi komarów z powietrza przy użyciu specjalistycznego sprzętu lotniczego. Uzyskanie informacji wynika, że na obecną chwilę nie ma produktów tego typu, które były dopuszczone do użycia przy wykonywaniu zabiegów z powietrza. Dlatego były stosowane do środka na Kotrin, który prawdopodobnie został wycofany z użycia przy wykonywaniu zabiegów z użyciem samolotu. Zwalczanie plagi komarów za terenie gminy Trwinia, ale to są cyklicznymi porzeczeniami, gdzie występuje największy wydech komarów, jak i gminy i podobnie. Skuteczne możliwe tylko przy użyciu spółki lotniczej poprzez wzajemne kontakty, posiadanie informacji o przedstawieniach prawa do gminy Trwinia. Wdzięcznie, a zwłaszcza mieszkańcy za dyrektorowe skuteczne załatwienie projektu, co możliwe szybkie podjęcie działań, to zmienić cierpliwości, wymagają się mieszkańców gminy Trwinia. Automatycznie wystąpiliśmy również do pszczelarzy, no bo wiemy, że lipa kwitnie, znaczy różnie kwitnie, natomiast w puszczy i tam na obrzeżach kwitnie później, ta w środku wsi kwitnie wcześniej. Kiedy sprecyzowali, jak to się mówi, do kiedy ostateczna data kwitnienia. Natomiast niestety nie mamy odpowiedzi jeszcze od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Jeżeli się, szanowni Państwo, okaże w ten sposób, że nie będzie takiej możliwości, ale w piątek pokazała się w godzinach wieczornych informacja, że jednak minister spraw wewnętrznych udzieli dotacji dla gmin poszkodowanych podczas tych podtopień na zwalczanie plagi komarów. Nie ma nic napisane o tym, czy to będzie w formie lotniczego, czy gładnego. To znaczy, że chyba się tym poważnie, szanowni Państwo, zajęli. No oczywiście dzisiaj rano również wystąpiliśmy o tą dotację celową do wojewody. O uchwalenie, bo tak jest procedura na Wojewodowie. Później wojewoda wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów o uchwalenie rezerwy celowej z budżetu. Tak, wysokość środków. Na to
Natomiast, moi drodzy, jest taka sytuacja, bo wiemy, jaka sytuacja jest dramatyczna. Jeżeli się okaże, szanowni Państwo, że niestety nie wiem, z tego możliwości, no to tak jak ja mówię, no, kupimy po 5 litrów środka, każdemu dostarczymy pod posesję. No, jest ja to nie stanie, jestem, nie jestem w stanie zrobić i każdy w swoim, jak to się mówi, obejściu będzie mógł sobie to jakoś wyjść. Natomiast na pewno nie podejmiemy się działania nielegalnego, tak wyrażę, bo ludzie już tutaj sygnalizują, że te obowiązki takie bardziej, jak to się mówi, skuteczne są. Znaczy inaczej. To, żeby u nas w jakiś sposób można było spać spokojnie i powiedzieć, że to ma jakiś skutek, no to tylko w taki sposób. Ale czy jest sens te 5 litrów środka kupować na każdy dyska, na ten skuteczność tego jest jaka jest? Znaczy skuteczność, szanowni Państwo, nie jest. Znaczy nie, jest środek. Jest środek z tego, który ja wiem, jest skuteczny, natomiast on zabiera wszystko w koło, ślimaki i wszystko. No więc wydanie 300 tysięcy za wydanie. Ale to nie będzie żadne 300 tysięcy, to by była mniejsza. No to ta kwota była w granicach 60-70 tysięcy. Natomiast wchodzenie i takie wyzwanie to jest po prostu szkoda tylko denerwować mieszkańców. Nie wszyscy opylą. Raczej nikt dzieci na taką pogodę nie puszcza na plac zabaw, bo to przecież to wiadomo doskonale, że to pierwsze komary, a po drugie na takim upale to wystarczy sobie usiąść w podękach krótkich na tej blasze, to wiemy doskonale, jak to wygląda. Natomiast to jest gorsza sytuacja, bo w tym słońcu to przynajmniej można było sobie wybrać trochę postać. Natomiast taka pogoda jak dzisiaj, to się po prostu nie da. Czyli dopiero będą informacje, co z tym środkiem? Myśmy wystąpili jak najszybciej. Tam wszystko jest do gotowości. Ale z tym, że wracamy do tego autoprysku. To co jest, ja w tej chwili opryski takiego ruchu to robię sam. Środę się kupię za 5 litrów i pokrzykuję. Ja wydam 5 litrów środka po wdowie, a co wszyscy mają wylaczać, albo co? To co zrobię? Bo to jest raczej nie sprawia. Za chwilę, nie, to nie jest taka sytuacja, bo nie znaczy osoba licami na sobie. Trzeba zrobić, że ty możesz dużo, ja mówię, coś pan mi kiedyś mówi, że co? Jeżeli mamy to sprowadzić, to nie może, ale może sprowadzać nawet ze Stanów Zjednoczonych, tylko że nie jest możliwe użyć w Polsce zlotnicy. Ten środek, który kropiony był, to jest środek francuski. I z tego, co ci mówili piloci, to się to przedsiębiorstwo, które opracowuje, to mówi, że środki na zachodzie są używane. Tylko nie można używać w Polsce. Tylko u nas. A ile proces sprowadzenia. Nie sprowadzenia. Jak moje woda, to ten środek był dopuszczony. To trzeba obnowić te certyfikaty. Ja rozumiem, że nie. Prawda jest taka, że żaden nie ma. Nie wiem, co dalej dzwaniać również do gmin Kurotów Nadmorskich, bo tam przecież dokładnie sytuacja jest co roku. A tam nie pisają nie ma dopuszczonego środka, który można na dzień dzisiejszy, być może tam się coś dzieje. Właściwym urzędem, który dopuszcza, jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na Lewie Rozwojskim Rozkłasie Przewodniczącym w Warszawie. Takie pismo 12 czerwca zostało wystosowane. Ale panie Kucie, on stracił wartość, bo certyfikat w ogóle z 2010 roku ten środek? W 13 roku podobno ostatni raz był użyto. Aha. I już nie można było. To jest urząd państwowy. My nie wiemy, na jakich zasadach ten środek jest dopuszczony. Na to są jakieś badania. Cały sztab ludzi, to jest wielki urząd. Czy ten środek rzeczywiście ktoś z ostrożności, bo u nas no to czasem i tak jest, no i ma z głowy,
Wiem na przykład, że jak chodzi o niepołomice, to nie tylko chodzi o sam środek, ale już się sprawa rozbija na niepołomicach. Chyba, nie wiem, ktoś mi to mówił, aha, pani nasza, o co mówimy tu będzie, Ania, Topór, że tam po prostu właściciele niektórzy nieruchomości, ponieważ uznajmy tak jest, kolej się zmieniu, że nieruchomość to również własność nad nieruchomością, to niektórzy zgłaszają zastrzeżenia, że oni sobie nie życzą, żeby nad ich nieruchomością cała rodzina U nas takiego przypadku raczej nie ma, wystarczy tylko wyjść na, no, to może ktoś być, już nawet ten pan doktor, który tam blokował pewne inwestycje na pograniczu Chobotu i Dziewina, już nie tylko z Homarami, ale ze wszystkimi innymi sprawami sportowo. Tak, w związku z powyższym tutaj jest tylko sprawa taka. Ja bym chciał trochę tym ludziom uderzyć. Wiemy, że te pieniążki w jakiś sposób, czy to 20, czy 40, czy 60, to wiemy doskonale, że też drugiego mówię o 5 litrach, bo to skuteczność tego środka jest na dzień, dwa, a to nie na tydzień, bo wiemy doskonale. Taka ilość, jeżeli się oczywiście okaże, że nie ma takiej możliwości, bo mówię Państwu, że wynajmowanie ekipy do pryskania tymi zwalaczami na takim obszarze jak u nas. Bo to nie o to chodzi, żeby zrobić tylko szum, żeby sobie zrobić zdjęcie, że coś takiego się dzieje. Bo właśnie trzeba to tam wypryskać, gdzie nie ma możliwości dojścia i dojechania. Bo przecież wiemy doskonale, że ta woda jeszcze stoi w tych sobie rozlewiskach. I jeżeli tam się tego nie zrobi, to jeszcze tak naprawdę to się powinno tu powtórzyć po 14 dniach. Bo wiemy, że te larwy, one się te po tylu dniach wykluwają. Natomiast nawet jakby się okazało, że byłoby sfolgowania przez 2 tygodnie, żeby tą populację aktualną wymordować, to i tak by była jakaś głupia. Znaczy ja myślę, że nawet jeśli byśmy dostarczyli i ktoś zobaczył, że to jest skuteczne, to on zapisze sobie sam też kupi, żeby powtórzyć, nie? Bo część ludzi po prostu na to nawet nie wie. Natomiast jeszcze chciałabym zapytać o jedną rzecz. Dotacje od wojewody, czy to jest na zasadzie, jeśli my wydamy teraz pieniądze, to oni nam zwrócą, bo tam jest jeszcze obostrzenie odnośnie sanepidu, weterynarii, etc. wojewódzkich, czyli to jest na to, że wojewoda sobie to nie zdobywa, czy to gmina musi zdobyć takie? Moi drodzy, myśmy zwoływali sesję jeszcze nie wiedząc o tym, że takie środki będą. W moim przekonaniu, dlatego też przed uchwaleniem tego wszystkiego jeszcze wystosowaliśmy ten wniosek do wojewody. Będziemy się kontaktować, ja się skontaktuję z panią wicewojewodą, bezpośrednio do niego kontakt, jaka jest tutaj kolejne rzeczy. Natomiast jeżeli będziemy to robić w formie normalnej, czyli przetarg, 7 dni czekając i tak dalej, to wszystko się skończy gdzieś w końcu lipca. Dlatego my tutaj mamy dogadane z prezydentem Mielec, tylko czekamy na tę decyzję i jest fotograf w sprawie zamówień publicznych dla mnie zwolnej ręki, żeby tutaj to jakoś przyspieszyć. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli się okaże, że będzie to dotacja, to wiemy, oczywiście tak naprawdę, jeżeli ją otrzymamy, a nawet gdyby się okazało, oczywiście trzeba dbać o swoje finanse, ale jest sytuacja dramatyczna, to być może otrzymamy drugi raz, bo się okaże, pokazać może w ten sposób, że jeżeli pamiętacie Państwo ten rok 2010 i nawet we wrześniu wszyscy się pukali w czoło, że to być może nie ma sensu. Natomiast pamiętajcie, jaki był rok 2011, nie byłem komarach, czyli nie była cena, nie był taki suchy. I to też ma swoje walory na rok przyszły. Pamiętajmy o tym, że ten deszcz, który wczoraj padał i tak dalej, to u nas jeszcze ta ziemia, zresztą nie wiem, czy ktoś kopał coś teraz aktualnie pod fundament, to na głębokości 70-80 cm jest woda. Także tak to absolutnie. Nie, to jest się wszystko, tylko mnie dziwiło sam fakt, że on to obłożyli takimi właśnie dodatkowymi rzeczami, zamiast przyspieszyć procedury, tak? Moi drodzy, no to niejednokrotnie jest taka sytuacja, że to, no przecież my mamy oszacowane, czy zgłosiliśmy również szkody powodzone. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy to co jest, jeszcze to nie jest zweryfikowane. Też się tym pismem, że to się podpieramy, że to dotyczy również i nas, tak? Bo to nie jest tak, żeśmy sobie myśleli, że komary tutaj u nas są, tylko mają różne poważne sytuacje i nie tylko, która się odbyła na
ludzie się nie nerwowali i się bali, tylko faktycznie mieliśmy poważne zadanie podtopienia, tak? Proszę Państwa, moje zdanie jest takie. Jeszcze przepraszam, jeżeli okaże się, że my będziemy musieli wystosowywać pisma dotyczące tych opinii i tak dalej, pamiętajmy, że te wszystkie opinie i tak dalej, biorąc pod uwagę nasze położenie, gdzie mamy bardzo dużo usług ekonomicznych, połowa gminy zorientowanych na 2000 i tak dalej, to się nie odbędzie w ciągu 30 dni, bo będzie trzeba być zrobić ekspertyzę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, nie skorygując tych przepisami, to się okaże, że my uzyskamy te wszystkie opinie i też wcale nie będą czy pozytywną, czy negatywną, na 5 sierpnia. To jest prawie z Proszę Państwa, to też by się pasowało za stadami nad towarem. No my ludzie jakoś sobie jeszcze damy radę, ale proszę zobaczyć na te zwierzęta, które chodzą na pastwiska, na łąka. Przecież to one już po prostu i trzoda chlebna w stajniach, to można zauważyć, jak zobaczyć, to tak jak po różnicy to wygląda. Jak tego się nie opryska, nie zniszczy, to... No, jest... Moi drodzy, przecież nie ma możliwości opryskać ludziom obory. No, w powyższym każdy rolnik, jak widzi, co się dzieje, jak ktoś ma króliki albo czołta krewną albo coś, to przecież zakłada siatki w okna i pryska te wszystkie odwia i elewacje, bo przecież się nie da wytrzymać. Bo przecież po takim tygodniu, jakby miał miejsce, to przecież wszystkie, zwłaszcza króliki i tak dalej, to już teraz to po prostu nie ma królika. A tak samo... Jak stali, to ma pryskane, ale wypuściła konie na parę... I za chwilę one same uciekają. Tak. To nie jest takie proste. To trzeba zrobić systematycznie. Jeszcze raz mówię, wracając do tego tematu, to chcę powiedzieć, że nie więc po prostu nie wszystko, to nie będę sprowadził środowisko, wszystko to samo. Ale co, jeżeli ja słyszę to nic nie tyż, że będą zwracać za pryskanie tandem, to wreszcie się może tam ktoś tym zajmą. No to słyszy pan, jak ja wczoraj jako zobaczyłem na pasku w piątek, natomiast te obostrzenia dopiero dzisiaj mi się rzuciły w oczy. Jakie, jeśli chodzi o te wszystkie opinie i tak dalej, no to tak naprawdę to na to uprosić, to jest... Nie. Ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o tutaj dokument w sprawie uchwały, że to my mamy nie tylko komary, mamy jeszcze inne tutaj zadania wprowadzone. Proszę bardzo. Na ten temat. Jeśli chodzi o to drugie zadanie, to się dotyczy, jeśli chodzi o... O ile dobrze sobie tutaj mi pani Magda powiedziała, to że była pomoc na ostatniej sesji, tak, bo 18 tysięcy było mniej wprowadzone na drogi rolnicze i tam w przypadku jest 68 tysięcy, z tego 18 jest jeszcze na drogi rolnicze, a 50 tysięcy na walkę z komarami. I 50 tysięcy wolnych środków wprowadzone jest na dotacje dla zakupów OSP, dla zakupów OSP, dla Kucze Straży Pożarnej w Mikuszowicach, natomiast te wszystkie zmiany budżetowe składające się na 300 tysięcy, to jest tak 50 tysięcy wolnych środków, 150 tysięcy dróg, 50 tysięcy strażnik i 50 tysięcy z przedsięwzięciem z budowy z tych punktów, które tu będzie. Proszę bardzo, czy są pytania, uwagi? Proszę Państwa, jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 9380. Uchwała numer 9380. Rady Gminy 2019 Rady Gminy 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radny Barbara, Arcylian, Aksanian, Pytanie Józef. Za przyjęciem. Wysoki Józefa. Za przyjęciem. Gajs Franciszek. Za przyjęciem. Rady Mikołaj, Marzeńska Grażyna, Piekarz Maria, Romańska Maria, Monika, Daszczę Mateusz. Dziękuję bardzo, co za przyjęcie uchwały przyjęła. Proszę Państwa, pokłosem tej zmiany jest zmiana rzeczy podmiotu finansowego. Czy widzę, to macie ktoś? Nie widzę, to jest nie zobaczy, tak? 81.
uchwała nr 10.189/2019 roku Rady Gminy Gdyni z dnia 17.02.2019 w sprawie zmiany wersji zarządów podatkowych gminy Gdynia na lata 2019-2022. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radcy Barbara, Aksamy Dian, Zbyszek Guzek, za przyjęciem. Wiktoria Gizeta, za przyjęciem. Za Rany Mikołaj, Walecka Grażyna, Łukasz Maria, Zamańska Maria, Cimu Monika, Skarżna Mateczka. Dziękuję bardzo, że dobrze Rada uchwały przyjęła. Proszę Państwa, w tej chwili mamy temat bardzo ważny, jak uchwała właśnie bezpośrednio udziału w dyskusji dla Dużowic. Ogłaszam przerwę w tej chwili, proszę się profesora bardzo podobno. W sumie na zadanie dało, nie da się tego zrobić tak, że straż kupuje samochód i musiała być częściowa faktura na gminę. Tak, na 10 tysięcy. Tak, a nie da się tego zrobić. Mamy tego głoszą przypadku, że przecież samochód warto 200 tysięcy. To nie da się tak, że częściowo wypłacić gmina 10 tysięcy, a częściowo jest... Na wybraną część samochodu można napisać osobną fakturę na 10 tysięcy. Ale no, dlatego na razie planujemy zrobić to w formie tego, co jest, czyli 50 tysięcy jako gmina. Do poniedziałku, do dzisiaj trzeba zawieźć do Urzędu Marszałkowskiego tylko pismo, że wyrażamy zgodę na dotację, mamy zabezpieczone środki, takie mamy. Natomiast do 27 będziemy wiedzieć, czy faktycznie da się to w sposób zrobić i przekazać dotację, czy po prostu gmina będzie kupować te samochody, przekazywać władzę. Paweł tam się szukał w punkcie, ale to jest w ogóle takie... To jest na tylko po prostu nie ale w tej chwili doprawili tak 37. Tak, przygotowanie i zgodnie z przykładem prawidłem, którzy zaczynili. Proszę Państwa, zgodnie z tym, że wymienili, zamykam sesję na tym. Dziękuję za